Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem równie ważny aspekt, mianowicie złącza elastyczne, zwane popularnie plecionkami. Mamy tutaj dwa złącza. Ja już jedno przeciąłem, przygotowałem je, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Natomiast one z grubsza wyglądają bardzo podobnie, tak? Znaczy, bardzo podobnie. No, dla jednego, jedno i drugie to jest złącza elastyczne, czyli plecionka. Natomiast diametralnie się od Ciebie różnią, to już pomijając fakt ceny. To oczywiście chodzi o budowę. No i teraz tak, czym się warto kierować? No po pierwsze, te zakówki, one są bardzo ważne, żeby one były ze stali nierdzewnej. Często jest tak, że w tych zamiennikach nie są ze stali nierdzewnej i po owinięciu gdzieś tam bandażem jakiejś części tam pipa, później po ściągnięciu tego bandażu okazuje się, że one zgniły. Jak one zgniją, no to automatycznie no ich nie ma. I tutaj jak jest to miejsce zgrzania części wewnętrznej z częścią zewnętrzną, po prostu traci kontakt i to się zaczyna wszystko rozlatywać. Dobra, ale do rzeczy, o co chodzi. Zewnątrz to jest akurat złącze Superflex, czyli ono mega się bardzo wygina. Ono super pracuje. Ja je stosuję od jakichś 5 czy 6 lat, tylko i wyłącznie te, w ogóle nic innego. Ja je po prostu polecam. Zaraz do nich jeszcze wrócimy. Natomiast dlaczego te i nie żadne inne? Otóż można kupić też takie złącze wzmacniane, czyli nie wiem, czy to będzie widać do kamery. Chodzi o to, jak jest zbudowane w środku to. A jak jest zbudowane takie zwykłe, popularne. Jak widzicie, tam chodzi o to, co ma w środku, taką siatkę. Czyli jeżeli dane złącze posiada taką siatkę na zewnątrz i taką samą w środku, to takiego złącza nie bierzcie. Jeżeli macie takie złącze u siebie w samochodzie, to koniecznie wymieńcie. Dlaczego tak się dzieje? Ja tutaj na potrzeby filmu rozciąłem to złącze. Wyciągnę Wam ten środek i pokażę Wam, o co chodzi. Z czego się w ogóle składa takie dane złącze? To też w sumie może być ciekawe. I dobra, mamy płaszcz zewnętrzny, wewnętrzny. Tu są zakupki. Zakupki już wyrzucę, nie są nam do niczego potrzebne. Takie złącza w większości przypadków posiadają taki peszel zewnętrzny i tą część ruchomą w środku. To jest 90 czy tam 80% złączy coś takiego ma. Ewentualnie zamiast tego peszla jest coś takiego. Powiedzmy, że to jest bardziej delikatne, to jest troszeczkę mocniejsze, ale ten pozwala bardziej się wyginać, ten nie. Ten on jest bardziej sztywny. Dlatego one się nazywają Superflex. I to jest ich jedyna budowa. Natomiast tutaj chodzi o to, że nie wiem, gdzieś mamy mało miejsca, żeby wsadzić łącznik elastyczny, a silnik względem wydechu nam się bardzo rusza. No to musimy wsadzić Superflexa. Czyli jeżeli mamy możliwość wsadzenia 20 czy 25 cm łącznika, to nie musimy wsadzać takiego zwykłego Superflexa, bo taki zwykły łącznik zrobi robotę. On po prostu się rozciągając i skracając, czy tam eliminując te ruchy silnika, będzie działał poprawnie. Ale jeżeli powiedzmy zastępujemy seryjny łącznik, który miał tam, nie wiem, 25 cm, 20 cm, zastępujemy go zwykłym, który ma tam 10 cm, no to robimy źle. Chodzi o to, że on może pękać. To już nieraz tak, powiedzmy, że w jakiś 1.8 Turbo czy w 1.9 TDI ktoś zastępował ten długi łącznik w samochodach przednio-napędowych, gdzie ten silnik się bardzo przechyla przód-tył. No i ten łącznik on musi pracować. No i jeżeli on jest za krótki, no to on ma minimalną możliwość pracy. A jeżeli jest dłuższy, no to jak najbardziej zrekompensuje te ruchy silnika i cały wydech nie uderza i nic go nie ciągnie. Jeżeli on będzie za krótki, no to automatycznie będzie go wyrywać. Może się uszkodzić jakaś część kolektora wydechowego czy downpipe'a, albo nawet taki łącznik może się urwać. Często też w tych krótkich, z powodu tego, że one się praktycznie nic nie ruszają. Jak weźmiecie sobie taki krótki 10 cm czy nawet krótszy, to on praktycznie się w ogóle nie rusza. Przy silniku wiadomo, że coś tam się ruszy. Natomiast jakby to powiedzieć, on przez to, że się tak mało rusza, to raz miałem do czynienia, to wyciągałem chyba z oktawy jedynki z 1.8 Turbo, że on w zasadzie jakby skorodował w środku, zardzewiał i on się w ogóle nie ruszał. On po prostu był sztywny. Ja próbowałem go ruszyć i w ogóle się nie chciał ruszyć. I następne wieszaki, które były montowane, te elementy gumowe, po prostu je wyrywało cały czas. Co goś nie ruszył, coś gwałtownie, to je wyrywało. Więc żeby temu zapobiec, musi być taki łącznik,
żeby te elementy gumowo-metalowe, one się tam trzymały do podwozia, a łącznik ma niwelować ruchy silnika. I to jest bardzo ważne, żeby on był no, dłuższy. Tam widzicie, że w serii są nieraz 200, 230 czy nawet jeszcze dłuższe. Więc jak je zastępujemy jakimiś złączami takimi tuningowymi, to tutaj nie ma co oszczędzać na długości, że tam 10 cm kosztuje tam, nie wiem, połowę mniej co 20 cm. To jest absolutnie zabronione, żeby stosować za krótkie złącza. Jak zastosujecie takiej długości, czy tak bardzo podobne jak te fabryczne, to będzie najlepiej. Natomiast najrozsądniej jest stosować złącza takie Superflex. One nie zajmują dużo miejsca, czyli łatwiej nam się gdzieś wykierować, a mają elastyczność. Ja bym tak mniej więcej dodawał zawsze 5 cm, czyli to jest 150, to mniej więcej by miało taka elastyczność jak takie zwykłe, standardowe złącze 20 cm. I z powodzeniem stosuję we wszystkich 15 i nie ma z nich problemów, one na tyle mocno pracują, wydłużają się, że nigdzie nic się nie urywa. Natomiast w samochodach 4x4 ten silnik on jest dość mocno złapany do tych, powiedzmy, sanek czy kołyski, jak zwał, więc nie ma takich dużych ruchów i tam może być coś krótszego. No ale z kolei nie zaszkodzi dać troszeczkę dłuższy. W silnikach V, one lecą tak dwa do siebie równolegle. One lecą w takiej pozycji. Więc też znowu dobrze jest nie dawać za długich, bo będzie taki efekt, że one się mogą przełamywać. Czyli tutaj nam trzyma do góry, to nam trzyma wydech w dół i one się mogą przełamywać, więc może nastąpić jakieś pękanie. Więc w takich sytuacjach, znowu, jeżeli fabrycznie jest taki dziesiątka, ale w silnikach V, gdzie one lecą sobie tak pod spodem, nie w tej pozycji, tylko w takiej, to jak najbardziej mogą być takie krótkie, nawet powinny być. Nie powinny być za długie. No i to są dwa takie wyjątki. Wracając do tutaj najważniejszego aspektu tego łącznika. Jak widzieliście tam na zdjęciu, co się stało, czyli tutaj na samym końcu on się oberwał i po prostu od zmiany temperatury i odciśnienia, które panuje w układzie wydechowym, nastąpiło jego wydłużenie. I teraz o co chodzi? Taki zwykły łącznik, jak on się wydłuża, to zobaczcie, co się dzieje z jego średnicą. Patrzcie się. On praktycznie o połowę się zmniejszył. No i może dojść do tego, że jak w jednym miejscu się trzyma, a w drugim się tylko wydłuża, to on się w końcu tutaj zatka. No więc to nie jest dobry patent, naprawdę, wierzcie mi. Można go bez problemu tutaj zmiażdżyć. To jest, no, lipa straszna. Więc jeżeli macie łącznik tego typu w samochodzie, to ja bym koniecznie wymienił, albo jeżeli on już jest w samochodzie, powiedzmy ileś lat, nic się z nim nie dzieje, to oczywiście nie nagram, żeby nagle to wymieniać, nie chcę was wystraszyć. Ale jeżeli kupujecie jakiś łącznik spółki, jakiś zamiennik, który ma nam posłużyć za ten oryginalny, to no broń Boże nie brać z takim środkiem, żeby on nie miał czegoś takiego w środku, tak jak tu widzicie. I teraz dlaczego? Patrzcie się, tu macie taką część, która się znajduje w takim łączniku. Patrzcie się, co się dzieje od wydłużenia. Widzicie? On jest sztywniejszy, ale tu jest, nie zmienia się jego średnica. No i to jest genialne rozwiązanie. Tu się nic nie dzieje. Nie zmienia się jego średnica, nie jesteśmy w stanie go zmiażdżyć. Nic się nie dzieje. Więc coś takiego versus coś takiego jest w łącznikach. No i on jest niby bardziej elastyczny. Więc można go zamontować jako krótszego. A jeżeli bierzecie już takie wzmacniane łączniki, no to zdecydowanie muszą być dłuższe od tych seryjnych. A złotym środkiem są Superflexy. I teraz tak, co do tych złącz. Biorę te złącza od firmy Inox Parts, które jak zwykle polecam z programu na program, bo od nich praktycznie biorę wszystko. I mówiłem, rozmawiałem z właścicielem, z Damianem, którego serdecznie pozdrawiam, żeby zorganizować jakiś kod rabatowy, jak zwykle dla was. I wynegocjowałem standardowo GTP10, będzie link w opisie i na takie złącza Superflexy, szydełkowe, o, różnie to ludzie nazywają. Ja je nazywam Superflexy, bo są niesamowicie giętkie i fajne. Na te złącza 10% rabatu z linku w opisie. I teraz jeżeli chodzi o czas działania tej promocji, poprzednio na katalizatory tam chyba był tydzień czasu i ja później dostawałem maile, że po prostu za krótko, że na zasadzie, że za tydzień się kończy promocja, a za chwilę, a akurat tydzień później ma gość wypłatę, czy jeszcze ten kod może działać. To mówiłem, żeby napisać, że nie ma problemu, tam pewnie z Damianem się każdy dogada, ale teraz zrobiłem tak, że wynegocjowałem
w dalszym ciągu aktywny kod na katalizatory, czyli on już nie powinien mieć żadnego limitu czasowego. Po prostu wchodzicie na stronę Inox Parts i na katalizatory i na złącze elastyczne macie 10% rabatu na te superflexy. Więc jak takie złącze, one niestety troszeczkę drożeją, więc, ale dane złącze jak ma kosztować tam stówkę, do tego jeszcze weźmiecie troszeczkę materiału, no to można zaoszczędzić parę złotych, czy choćby na wysyłce, no więc warto. Co jeszcze odróżnia te złącza od innej konkurencji, bo konkurencja też ma takie złącze. Ja nie wiem, czy ja tutaj mam takie złącze. Mam. Pokażę wam, o co chodzi. Idę po magnes. Bo oprócz ich budowy, tutaj teraz tak. Też mamy w środku przecież wzmocnienie, też jest z zewnątrz PESEL, praktycznie no to samo, więc po co przepłacać. Więc tak, tu jest takie najtańsze zwykłe złącze, jak widzicie, to jest wykonane z nierdzewki. To jest nierdzewki, to jest nierdzewki. Tutaj tak samo, tutaj wszystko jest w porządku. A zobaczcie na to złącze. No praktycznie podniósłbym go. No tu nie muszę pokazywać, co się dzieje. Czyli jak mamy zwykłe z nierdzewki, tak? Tutaj jak jest stal nierdzewna, generalnie słabo przyciąga na magnes. O, nic się nie dzieje. A weźmiemy to. Możemy go przewrócić. O, praktycznie, prawie że go postawiłem. Postawiłem go. No i teraz, o co chodzi? Budowa jest ta sama, natomiast tu są oszczędności materiałów. Jeżeli takie złącze, na przykład Inox Parts kosztuje 80, a gdzieś kosztuje 70, czyli tam, co tam ten twój rabat, jak i tak mogłem takie złącze za nie kupić, no to się okazuje, że nie. Tutaj ten cały środek razem z tym peszlem jest wykonany z 316, czyli z kwasu odpornej. Ten prawdopodobnie ze zwykłej, ale to nie wiem, nie robiłem badań. Natomiast po samych zakówkach tu możecie zobaczyć, że no, że są, że to jest, że to nawet nie jest stal nierdzewna. To jest jakaś wysokogadunkowa stal, albo, no nie mam pojęcia co, ale na pewno nie nierdzewka. Tutaj się nic takiego nie dzieje, jak widzicie. Ta aż przyciąga, strasznie. No i co? No i z biegiem czasu ten łącznik on się nie rozwali, że się gdzieś pęknie, czy coś w tym stylu. Natomiast ta zakówka po prostu zgnije, no i ten łącznik się rozwali i będzie wyglądał tak jak ten. Że po prostu te wszystkie części, one nie będą połączone do kupy razem. No więc, no też nic dobrego się nie stanie. Więc tak, ten mam przetestowany w placu boju i generalnie nic się z nimi nie dzieje, są wykonane z dobrego materiału. Śmiało możecie polecać. No nie spotkałem jeszcze konkurencji w Polsce, która by miała równie dobre złącza, w sensie takim, żeby ta końcówka nie przyciągała magnes, czyli żeby była z dobrego materiału zrobiona. A mówię, jest to ważne, naprawdę bardzo ważne. Ok, no to tyle. Czyli unikamy, podsumując, unikamy złączy elastycznych z takim środkiem, tak, ponieważ on obrywając się może nam zatkać wydech. I tam mieliście na miniaturce pokazane zdjęcie, co się z tym dzieje. I tu naprawdę nie jestem gołosłowny, bo coś takiego mam. To jest właśnie 1.8 Turbo chyba z Polo. On się oczywiście uszkodził po zewnątrz. Widać całą gatunkową stal. No i on jest za krótki. On się praktycznie tutaj widzicie, że nie rusza. Ja go będę zamieniał na dłuższego. No, ale no, on praktycznie nie żyje. No i to się stało, że on właśnie... No, wezmę chyba latarkę. To się właśnie stało, że on po pierwsze, że był za sztywny, czyli za krótki. Po drugie, ze złego materiału. To spowodowało, że on w środku właśnie przegnił, jak widzicie sami. Po prostu wyrwało tą siatkę, no i zatkał się wydech. No więc nie jestem gołosłowny, takie przypadki naprawdę mają miejsce. Dlatego przyjechał klient z naprawą takiego łącznika. No i stąd padł pomysł na taki odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za suby, za lajki, za komentarze. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Tam brakuje chyba 120 subów i będzie 6000, więc mam nadzieję, że po tym odcinku 6000 już pyknie. Bardzo zapraszam do subowania. To pomaga w rozwoju tego kanału. Dziękuję, że jesteście ze mną. Odbieram też w tygodniu sporo filmów, że ludzie dziękują mi za te materiały, co jest naprawdę super mobilizacją do tego, żeby coś dla was dalej nagrywać.
Więc naprawdę bardzo miło. Następny odcinek przygotowałem dla Was o uchwytach do spawania, bo pytaliście w komentarzach, że o spawarce opowiadałem, to może coś teraz o uchwytach. Więc będą uchwyty. Powiem Wam, że jestem w szoku, jak ta technologia poszła do przodu, jakie są teraz uchwyty dostępne, z jakimi przewodami. Ale tu już nie chciałbym zdradzać szczegółów, tylko oczywiście zapraszam na następny odcinek za tydzień. No i co? Spokojnego weekendu, spokojnego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.